Nagrywam to na spontanie o 3 rano, więc totalnie tutaj nie ma żadnego skryptu. Mówię prosto z serca, to jest spontaniczna opinia o Girze Piątym w anime. Nie spodziewajcie się tutaj jakichś obrazków i tak dalej. Po prostu mówię co myślę, wrzucam w render i wrzucam na YouTube'a. Jestem po grupowym oglądaniu właśnie Gira Piątego w anime i jestem gigantycznie zadowolony. To jest coś fantastycznego, to jest coś pięknego. Ja ogólnie przez lata chwaliłem One Piece za to, że dał Luffy'emu taki owoc średniej klasy, nie za mocny, nie za słaby, taki owoc gumy w sam raz do dobrego startu i stopniowego rozwoju. I za to chwaliłem serię przez lata, więc taka zamiana na Zoana Nikki mi się średnio na początku podobała, będąc szczerym. Bo właśnie w różnych dyskusjach broniących One Piece'a mogłem przytaczać argument, że no Luffy nie ma jakichś demonów w sobie, nie jest jakimś bogiem i tak dalej, tylko po prostu ma średniej klasy owoc i musi się rozwijać, musi z tego jak najwięcej wyciągnąć. I to przez lata mi się podobało. Natomiast nie mam nic do Giru Piątego. Gir Piąty jest fantastyczny, moc kreskówek jest bardzo rzadkim motywem ogólnie w anime. Jedynie pamiętam, że JoJo i Boku no Hero też miały tego typu motywy. Natomiast już co do samego odcinka, to przepięknie on wypadł. Ta cała muzyka, te bębny grające, ta płynna animacja i co najważniejsze, były dźwięki rodem z kreskówek lat 90. czy wczesnych lat poprzedniej dekady i tak dalej. Tom i Jerry, Johnny Bravo, Laboratorium Dextera, wszystkie te takie klasyczne kreskówki. Czuć było ten vibe, to jest to. To jest właśnie Gir Piąty. To jest takie właśnie szalone, kreskówkowate. I ten ciągle śmiejący się Luffy. No dajcie spokój, jakie to było pocieszne w oglądaniu. Ten zaskoczony Kaido. Jeszcze te wszystkie efekty animacyjne, jak te zwielokrotnione oczy. Nie umiem wyrazić swojego szczęścia w tej chwili, jak bardzo to jest dobrze oddane. A przed nami co najmniej miesiąc takiej świetnej animacji wraz z Girem Piątym. W pewnym momencie nawet było czuć słynnego animatora Shidek, jego tą plastyczną taką animację. Nie ma chyba w tej chwili słów, które by wyraziły moje takie ostateczne szczęście, jak bardzo studio się przyłożyło do tego. Jeszcze raz podkreślę, ta płynność animacji, no wręcz to było szalone. Czuć było ducha włożonego w to, co animatorzy tam oddali. To szaleństwo, to wariacja. To jest właśnie Gir Piąty i został bardzo ładnie oddany. No nie mam słów, po prostu nie mam słów. Obejrzyjcie wszyscy, serdecznie polecam. Przed nami, jak mówiłem wcześniej, co najmniej miesiąc tak dobrej zabawy. Także ja to nagrywam, mówię, po 3 rano, na spontanie, totalnie. I to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Nie ma tego za dużo, więc piszcie, co myślicie o tym odcinku i na razie.